najmłodszych do tych najstarszych. Sporo się będzie działo. Między 10 a 15 otwieramy tak zwane miasteczko medyka. Będzie można skorzystać z różnych warsztatów o tematyce prozdrowotnej. Będą wykłady też o tematyce prozdrowotnej, na temat stresu, na temat tego, jak rozpocząć bieganie, na temat urazów w sporcie, na temat błędów żywieniowych i tak dalej. Będzie oferta dedykowana dla najmłodszych, czyli dla przedszkolaków, których zgłosiło się już około 100. Będą przeprowadzane gry i zabawy ruchowe. Sportu, porad zdrowotnych, takich dni otwartych, centrum kształcenia i zawodowego. Takim głównym priorytetem, taką ideą wiodącą tej imprezy jest zachęcanie zielonogórzan do oddawania krwi. Bo to był taki główny cel nadrzędny i ten pobór krwi będzie się odbywał u nas w auli już od godziny 10 do godziny 14. Młodszych zapoznamy z tą tematyką, bo nie każdy dzieci wiedzą, po co oddawać krew, w jakim celu i kiedy. Postanowiliśmy tym razem jako stowarzyszenie bardzo mocno zainwestować, tak to nazwijmy biegowo, w najmłodszych biegaczy, czyli startują na dystansie 100 metrów biegu po kropelce nasi najmłodsi uczestnicy. To naprawdę wiek przedszkolny, malutkie dzieciaczki, ale mam nadzieję, że te 100 metrów będzie zapamiętanie przez nie i ten bieg po tą kropelkę, przysłowiową kropelkę krwi, gdzieś tam w tych głowach się zakoduje, że warto tą krew oddawać. Później mamy bieg na dystansie 200 metrów już dla tych starszych dzieciaków klas 1-3. No i na końcu już taki dystans, nazwijmy to królewski, pełne okrążenie po Parku Piastowskim, przepraszam, po Parku Tysiąclecia, 1600 metrów i to już jest, to są już licealiści. Jesteśmy jednym z dwóch szkół na terenie województwa, które kształcą kierunki w kierunkach medycznych, w tych profilach medycznych, więc powiedzmy, że no wiadomo, reklama zawsze jest potrzebna, ale jesteśmy znani i myślę, że lubiani i poważani. Oczywiście każda forma reklamy jest ważna i nam potrzebna, dlatego że jest niż demograficzny. Oprócz tego mamy świetne kierunki zawodowe, które są potrzebne i w Polsce, i za granicą, po ukończeniu których nasi uczniowie, absolwenci znajdują pracę w Polsce i za granicą. Więc myślę, że warto przybliżyć i przypomnieć zielonogórzanom i oczywiście mieszkańcom województwa, że taka szkoła istnieje.